Wiesz już, kim jest Bluma Zegarnik i co odkryła? Jeżeli nie, to zapraszam Ciebie tutaj do naszego ostatniego materiału nagrywanego również tych przepięknych plaż Fuerteventury. Kurde, uwielbiam Wyspy Kanaryjskie. Chcę się tutaj przeprowadzić, a dzięki learningowi jest to właściwie też możliwe. Jeszcze kilka spraw trzyma mnie w Polsce i to również jest dosyć ciekawa kwestia, ponieważ będziemy właśnie mówili o tym, jak możesz zwiększyć swoją kreatywność, ilość pomysłów i idei, które tutaj przychodzą i rozwiązań danych problemów o 28%. Może oglądałeś odcinek Korony Królów albo jakiegoś innego serialu, na przykład Gry o Tron albo Star Treka bądź czegokolwiek innego. Mogłeś więc zauważyć, bądź mogłaś zauważyć, że każdy odcinek kończy się budowaniem napięcia. Na przykład wchodzi jakiś bohater do sypialni, do jakiejś królowej albo coś w tym stylu, ale nie wiadomo, czy on się z nią prześpi, czy nie. Pojawia się nowa postać i czy on jest synem głównej bohaterki, czy też może go tylko udaje. Więc mamy zbudowanie takiego napięcia. Co się wtedy, kurde, w nas dzieje? Ten sam mechanizm jest wykorzystywany i wprowadzany również tuż przed blokiem reklamowym. Dlaczego? Żebyś, kurde, został. Bo zaczyna działać nasza ciekawość, co jest teoretycznie oczywiste. Zaczekaj, muszę przejść przez skały, które nas dzielą przed kolejnym rozwiązaniem zagadki, jak zwiększyć naszą kreatywność oraz również produktywność i efektywność w zespołach, ale i naszą osobistą i zawodową. A więc kończy się odcinek naszego serialu w jakiś sposób, który wzbudzi naszą ciekawość. Nasze myśli automatycznie idą do przodu pod tytułem: takie rozwiązanie sytuacji, takie, to może być syn, to on go zabije albo nie zabije i tak dalej, i tak dalej. Często rozmawiamy na te tematy również z naszymi znajomymi i co się dzieje? Przez to, że rozmawiamy, cały czas ten serial jest w naszej głowie. Przez to, że on tam jest, to automatycznie chcemy obejrzeć kolejny odcinek. Bo jak to się skończy? Czy ona go zdradzi, czy nie? Czy Kasio zostanie królem? Więc automatycznie chcemy wiedzieć, co będzie dalej, poprzez wzbudzenie takiej ciekawości. Jest to wykorzystanie Zegarnik Effect właśnie w serialach i filmach. Więc jeżeli tworzysz różnego rodzaju materiały wideo, to też nie dawaj wszystkie od razu na dzień dobry na tacy, tylko wzbudź tę ciekawość. 28% kreatywności, więc mam nadzieję, że jesteś ze mną dalej, żeby wiedzieć, jak je wzbudzić. Wzbudzić tę naszą kreatywność, pobudzić ją. Jak znaleźć rozwiązania, jak zwiększyć naszą efektywność. Krótkie wyniki kolejnych badań dotyczących Zegarnik Effect. Grupa eksperymentalna, dajemy im puzzle do ułożenia, ale za mało czasu, żeby mogli je ułożyć. Przerywamy. Każda osoba badana ma otrzymać gratyfikację. W formie oczywiście finansowej, więc masz to przełożyć na swoją pracę. Bo kurde, dostajesz ileś roboty, dostajesz za to hajs, ale z drugiej strony no czasami nie jesteś w stanie zrobić pełnej roboty. I teraz pytanie, co się dzieje? Okazuje się, że badanym przerywamy po określonym czasie, na przykład po 15 minutach, ale żeby ułożyli puzzle, potrzeba 30 minut minimum. I mówimy, że no dobra, to jest już koniec naszego eksperymentu. Otrzymujecie tutaj honorarium. Natomiast no, jeżeli chcecie, to możecie dokończyć układanie puzzli, ale nie dostaniecie za to żadnej dodatkowej gratyfikacji i to w sumie nie ma żadnego znaczenia dla eksperymentu. No i oczywiście 86%, czaisz? 86% osób decyduje się zostać bez żadnej gratyfikacji po to, żeby ułożyć te puzzle do końca. To jest tak silny efekt. 86% osób nie potrafi zostawić niedokończonej sprawy. Pokazuje nam i uświadamia bardzo ważną kwestię. Nie potrafimy zostawić niedokończonych spraw. Możesz przełożyć, i to jest ćwiczenie dla Ciebie, płynące z tego. Chciałbym, żebyś tak postrzegał wszystkie wyniki. A zimne fale oceanu na stopach. I cieszę się również, że jesteś ze mną w tej podróży. Może też odczułeś, albo przypomniałeś, bądź przypomniałeś sobie, jak to jest właśnie, kiedy fale morskie obmywają Twoje stopy.
i nagrywam to w lutym, więc słyszałem, że w Warszawie właśnie spadł śnieg. Nie cieszymy się nigdy z powodu krzywdy innych, ale cieszymy się tym, że jest taka piękna pogoda. Fale turkusowego i zielonego oceanu. Niesamowite uczucie. Teraz wracając do naszego Zeigarnik Effect. Nie potrafimy pozostawiać spraw niedokończonych. Cały czas one są tak jakby otwarty proces w naszym umyśle. To jest coś jakby w komputerze byś zostawił w tle czy na telefonie odpalonych ileś różnego rodzaju aplikacji. One cały czas tam są, cały czas sobie przypominają. A, ten serial. I masz większą motywację do tego, żeby wrócić i obejrzeć kolejny odcinek Korony Królów albo jakiegokolwiek innego filmu, żeby ułożyć te puzzle. 86% osób, przypominam, zostaje bez gratyfikacji, żeby ułożyć puzzle. Niesamowity efekt zwiększający bardzo naszą produktywność i produktywność również w zespołach, co możesz wykorzystać i zachęcam Cię, żebyś do każdej kwestii właśnie w ten sposób podchodził. Jak możesz to wykorzystać biznesowo, tak żeby to było, przynosiło określone rezultaty, ponieważ sama wiedza w sobie nie ma moim zdaniem racji bytu do momentu, kiedy nie jesteś w stanie jej przełożyć, bo jeżeli przełożysz ją już na konkretne case'y biznesowe i zyskasz, to tobie się to opłaca. I dlatego również czasami nagrywam różne darmowe materiały, bo wiem, że jeżeli wdrożysz to i na tym zarobisz, albo rozwiążesz swoje problemy, albo na przykład potrzebujesz więcej tej kreatywności, albo tworzysz takie materiały wideo, albo chcesz żyć dzięki learningowi, bo lubisz na przykład podróżować, to zdaję sobie z tego sprawę, że kiedy w darmowy sposób otrzymasz taką wiedzę, a zarobisz na niej, bądź w znaczący sposób ona poprawi Twoje funkcjonowanie, to wrócisz do mnie, czy to na konsultacje, czy skorzystasz z naszych produktów, a jednocześnie też to jest coś, taka cząstka, którą chcę dawać światu pod tytułem kurczę, rozwiąż swoje problemy. Ja na przykład rozwiązywałem je dłużej, nie znałem tych metod. Żałuję, że w szkole nie było takich przedmiotów, bo wtedy bym miał korzystną wiedzę dla mnie i wiedziałbym sobie, jak poradzić sobie łatwiej w życiu, jak zarabiać więcej pieniędzy, jak radzić sobie z trudnymi emocjami, jak domykać różne sprawy, jak budować szczęśliwe związki, jak dbać na przykład o tę spontaniczność, żeby nie popaść w plan, wiesz, takie tylko i wyłącznie planowanie i realizowanie różnych celów, ponieważ po drugiej stronie właśnie jest ta spontaniczność. Stąd również między innymi takie kursy, a nie inne u nas na platformie. Przepraszam Cię, bo musiałem na chwilę przerwać. Moją uwagę odciągnęły przepiękne małe wieluryczki, które zaraz zobaczysz. Wracając do naszego Zeigarnik Effect, okazuje się, że 28% więcej kreatywności ludzie wykazują, jeżeli zaczną, po czym właśnie to przerwą. Czyli jeżeli masz przygotować jakieś ważne przemówienie, to może nie najlepszą strategią będzie siedzenie nad tym i głowienie się, kiedy pomysły nie przychodzą do głowy. Tylko kiedy widzisz, że pomysły nie przychodzą do głowy, to doskonałym rozwiązaniem może będzie to, co zrobił właśnie Martin Luther King, który swoją sławetną przemowę przygotował tuż przed nią. I wtedy warto zacząć taką przemowę, szykowanie danej pracy, natomiast przerwać i powrócić do tego za jakiś czas. Za parę godzin, za dzień, za dwa. Jest to pewnego rodzaju prokrastynacja. Jeżeli się zastanawiasz się, jak walczyć z prokrastynacją, jest ten termin bliski dla Ciebie, zapraszam Cię z kolei tutaj, do tego filmu. Tam znajdziesz kilkanaście sposobów konkretnych, jak walczyć z prokrastynacją. Natomiast prokrastynację samą w sobie jesteśmy w stanie wykorzystać do stymulowania właśnie niczego innego, jak naszej kreatywności, zwiększając ją o aż 28%, więc sądzę, że warto. Więc jeżeli będziesz miał jakiś problem, bądź będziesz miał przygotować, będzie stało przed Tobą zadanie kreatywne, to zacznij je i przerwij na jakiś czas wtedy, kiedy nie będziesz miał już jakichś nowych pomysłów, czy będziesz widział, że ta praca bardzo opornie idzie do przodu. Bo to będzie, ten proces zostanie otwarty w Twoim umyśle, a wtedy, kiedy będziesz spacerował nad plażą, czy jadł obiad, czy robił jakąś robotę mechaniczną, na przykład, nie wiem, sprzątał, czy cokolwiek innego, to automatycznie będzie to z Tobą
i bardzo możliwe, że wpadniesz wtedy właśnie na jakiś genialny, fajny pomysł. Natomiast twoja twoja właśnie kreatywność będzie się automatycznie zwiększała o około 28%. Myślę więc, że warto. Warto również przejść do ćwiczenia, żebyś zastanowił się, jak to, że jak coś zaczniemy, to nie możemy tego nie zakończyć w większości przypadków, czyli wracając do naszego badania, że aż 86% osób układało do końca puzzle, mimo że nie dostawali za to żadnej gratyfikacji. Więc jak to możesz wykorzystać, jeżeli chodzi o twoją własną produktywność i efektywność? Za co siebie nagradasz? Na przykład tutaj pojawiają się kwestie behawioralne, tworzenia nowych nawyków, czyli na przykład cała psychologia behawioralna, czy też gospodarka żetonowa, jeżeli chodzi na przykład o wychowywanie dzieci. Idziemy właśnie między takimi niesamowitymi skałami, ponieważ oczywiście Wyspy Kanaryjskie są wyspami powulkanicznymi, czyli powstały z erupcji wulkanów, co zaowocowało dosyć ciekawą linią nabrzeża. Zachęcam Cię więc do zwiększania Twojej osobistej efektywności, skuteczności, jak i również w zespołach, jak i zwiększania kreatywności. To nie znaczy wtedy, że kiedy przerywamy dane zadanie, mamy się bo nie. Po prostu przejdźmy do innych czynności, innych procesów. Procesów często, które nie wymagają aż takich zasobów kreatywności, albo po prostu innych zadań, co automatycznie też powinno nieco stymulować nas do działania, a jednocześnie z tyłu będzie cały czas otwarty ten jeden proces, gdzie Twój umysł będzie nad nim myślał i szukał kreatywnego rozwiązania. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia już za chwilę w kolejnych materiałach. Trzymaj się ciepło, jeżeli podobało Ci się, to łapa w górę. Heja!